Jest. Jestem w kółku. Ja nie jestem rodzicem, więc nie wszyscy. Wszystko przed tobą. Wszystko przede mną. Jestem jeszcze przed trzydziestką. Dlatego opowiem Państwu o talencie, pasji i wierze w siebie z perspektywy dziecka. Ten jest taki troszeczkę motywujący, troszeczkę osobisty. To troszeczkę opowiem o tej mojej drodze. Dlaczego rzuciłem pracę w korporacji i dlaczego zacząłem nagrywać filmiki na YouTube'a i czy da się z tego żyć, czy nie da się z tego żyć, czy dzieci chcą oglądać filmiki na YouTube'a. Więc pierwsza rzecz, którą chciałbym przekazać, to jest to, że spełnianie marzeń to najlepsze, co można mieć w planach. I moim marzeniem było wystąpić na TEDxie. I dzisiaj spełniam swoje marzenie. I